Czy wiesz, że twoim rodzicom nie należy się nic od ciebie jako ich dziecka? To jest film o tym, jak twój narcystyczny rodzic używa twojego bólu emocjonalnego, który sam ci zafundował w dzieciństwie, po to, aby manipulować i kontrolować ciebie w dorosłym życiu. Mam na imię Adam, jestem psychoterapeutą pracującym online w Warszawie i w Lublinie i specjalizuję się w pracy z podświadomością i terapii krótkoterminowej. I to z tego filmu dowiesz się także, dlaczego twoi rodzice nie pozwolili ci dorosnąć, dlaczego nie potrafisz się od nich uwolnić i odciąć tej pępowiny, i w jaki sposób to w ogóle działa, jak to może wpłynąć na twoje obecne życie i życie twoich dzieci, jeśli je masz, którym możesz przekazać traumę pokoleniową, a twoje dziecko lub twoje dzieci mogą nie być już w stanie poradzić sobie z tym psychicznie, tak jak tobie się to udało. Zacznijmy od tego, że od ciebie jako dziecka dorosłego lub jeszcze no nie, nic im nie musisz dać, niczego im nie wisisz, niezależnie od tego, ile od nich wzięłaś lub wziąłeś. Zasada wymiany tutaj nie działa. Nie masz w obowiązku, ani jeśli absolutnie tego nie chcesz, w ogóle opiekować się swoimi rodzicami, zajmować się nimi, spełniać ich potrzeby czy jakieś zachcianki, czy kochać ich. Rodziców się szanuje i dziękuję się im za życie i tyle. I teraz, kiedy skończysz mnie słuchać, to wyobraź sobie swoich rodziców i siebie taką lub takiego, jak teraz jesteś, tyle ile masz lat w tym momencie twojego życia. I napisz w komentarzach, jak ten obraz wygląda. Jeżeli jeszcze w pełni nie odwróciłeś lub nie odwróciłaś się do nich plecami, nie patrzysz przed siebie lub na swoje dzieci, jeśli je masz i masz je przed sobą, to robisz to tylko i wyłącznie po to, aby twoi rodzice lub jedno z nich zrozumieli swój błąd, albo całą masę tych błędów, które popełnili w twoim dzieciństwie i naprawili to teraz. I właśnie poprzez to dajesz się wciągnąć w ich grę, w ich manipulacje, w nadziei, że wreszcie się to stanie, że ty im w końcu coś dasz lub spełnisz ich oczekiwania, ale na to niestety już jest za późno, tylko ty jeszcze o tym nie wiesz. Po pierwsze, te drzwi z możliwością dostępu do ciebie jako dziecka dorosłego, dla twoich rodziców, zrobienia czegokolwiek, dania zasobów, naprawienia tych deficytów z dzieciństwa, zrobienia tej całej roboty, której nie zrobili, dawno się zamknęły. Tam nikt poza tobą nie ma dostępu i dla twoich rodziców, nawet jeśli oni by chcieli to w ogóle zrobić, jest to po prostu niemożliwe. Po drugie, oni pewnie nie chcą tam nic robić, bo musieliby najpierw wziąć na klatę to całe emocjonalne bagno, które ci zafundowali, wziąć za to odpowiedzialność z pozycji dorosłej, ale to pewnie będzie dla nich zwyczajnie zbyt trudne, a manipulacja to było dużo łatwiejsza, bo jest to droga na skróty. Pamiętaj, że ty jako dziecko nie prosiłeś lub nie prosiłaś się na ten świat, więc twojemu rodzicowi poza szacunkiem i wdzięcznością za dane życie nie należy się nic. I jest ogromna różnica i przepaść pomiędzy tym, co twojemu rodzicowi się wydaje powinieneś lub powinnaś się zrobić dla niego, a co faktycznie możesz zrobić, jeśli chcesz. Zwróć uwagę na różnicę w samej wypowiedzi pomiędzy powinnaś, powinieneś, a możesz, jeśli chcesz. Jeśli słyszałaś lub słyszałeś takie hasła jak musisz uczyć się dobrze, musisz być grzeczny, musisz być grzeczna, powinnaś to, powinieneś tamto, musisz być taka lub taki, bo ja cię urodziłam, bo ja cię wychowałam, bo to tamto dla ciebie zrobiłam lub zrobiłem, to jest to wywołanie w tobie poczucia winy, które jest paliwem do manipulacji twojego rodzica. Bo już jako dziecko, pewnie dorosłe, lub jesteś już po prostu za duża lub za duży, aby zmuszać cię do pewnych rzeczy, przemocą psychiczną, której akurat paliwem jest strach. I ta trauma generacyjna od narcystycznego lub po prostu emocjonalnie niedojrzałego rodzica, z pokolenia na pokolenie jest przekazywana i działa i wygląda tak. Twój rodzic zmusił ciebie jako dziecko, abyś stała lub stał się małą wersją, kopią jego samego, twojego rodzica, i twój rodzic
przeniósł na ciebie obowiązek zapewnienia mu tego wszystkiego, czego sam nie dostał w dzieciństwie, czego nie mógł mieć w swoim dzieciństwie, czego nie mógł zrobić, czego nie było wolno i tak dalej, i tak dalej. Ty musiałaś lub musiałeś to zrobić dla niego, osiągnąć, zapewnić jako małe dziecko, albo dalej to robisz bez świadomości, bez narzędzi i bez możliwości w ogóle do wykonania tego zadania. Nieważne, ile masz lat. To w ogóle jest sprzeczne chociażby z procesem ewolucji. I ty wynagradzając i zabierając jako dziecko to całe cierpienie, ten ciężar tego twojego rodzica, w nadziei, że ten wreszcie spojrzy na ciebie i zrobi swoją robotę. No jeżeli był jakiś bunt w tym temacie, no to oczywiście zostałeś lub zostałaś ukarana psychicznie lub fizycznie wyprojektowaną agresją, złością na ciebie, tak, która powstała oryginalnie z jego tam cierpienia z tyłu, więc rodzicom nie należy się od dzieci nic. Jeśli chcesz podziękować swoim rodzicom we zdrowy sposób za życie, które ci dali, to zrobisz to wnukami. Odwracasz się tyłem, plecami do swoich rodziców, bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje dzieciństwo, bo tylko tak możesz dorosnąć. Jeśli twoi rodzice na to nie pozwolili do tej pory, czyli to, co jak dali, co zrobili, czego nie zrobili, czy byli, czy ich nie byli, czy ich nie było, odwracając się do nich plecami, jesteś w stanie zrobić pierwszy krok, aby przerwać ten cykl i uzdrowić siebie i ewentualnie swoje dzieci. Twoi rodzice do tego procesu nie muszą żyć, nie muszą być obok, nie potrzebujesz mieć z nimi kontaktu. To nie jest praca poprzez rozmowę z rodzicami, to nie jest terapia rodzinna, to nie jest przede wszystkim praca z wewnętrznym dzieckiem. To jest praca, którą możemy zrobić w twojej podświadomości. Po prostu przerwać ten cykl tej traumy generacyjnej, pokoleniowej, który ciągnie się pewnie jeszcze kilka generacji wstecz.